Cześć. Dzisiaj awaria bojlera. Co mogło być przyczyną nieszczelności na takim zbiorniku ciepłej wody użytkowej? Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy rozebrać cały zbiornik. Element grzejny wygląda spoko. Wewnątrz troszkę rdzy. Jak dobrze się przyjrzymy, to widać na spawach jakieś zalążki rdzy. Musimy rozebrać cały zbiornik. Widać sporą ilość kamienia. Jednak bez rozebrania tego zbiornika niczego się nie dowiemy. Zobaczmy anodę magnezową, w której już prawie nic nie zostało. No nic, musimy sprawdzać dalej. Mam pewne przypuszczenia co do tego spawu. Zbiornik jest spawany w trzech elementach. I na tym łączeniu widać właśnie dziurę, z której była nieszczelność. Ale zobaczmy, jak to będzie wyglądać od wewnątrz. Miejsce tej nieszczelności po prostu się zapada przy dotknięciu nożykiem. Ciekawe, jak ta sama dziura wygląda od wewnątrz. No to zobaczmy. W zasadzie na całym obwodzie spawania występują miejsca korozji. Dziwnie to wygląda, bo albo spawy zostały źle wykonane, albo zbiornik od wewnątrz został po prostu źle zamalowany. I optuję za tą drugą wersją. Źle położona warstwa farby.